Witam was, moi drodzy, ja jestem Siegfried Kuła, to jest Team Fortress 2. Pierwszy dzień z inżynierem, mapa to CP, nie, CP Granary będzie następna. Kurczę, zapomniałem jak się nazywa ta mapa, nieważne, serwer to maxplay.pl.ffa. Rozgrzewkę już mam za sobą, czyli brundę atakującą. Teraz będziemy bronić. Mam nadzieję, że... Oj, przepraszam, mam nadzieję, że pójdzie nam to jak najlepiej. I cóż, nazwę serwera powiem wam, jak mi się przypomni. Nie powinienem był lepszy oddziałka, tylko budować teleport i podbudować te... przyspieszyć budowanie tego, dispensera. Dobra, dodajmy teleport. To prawda, trochę to zagraża mojej pozycji, jakby to, ale... Dobra, idziemy do góry po kolejnej walki. Dobra, to ulepszone. Teraz spieszmy szybko się. Użyję teleport i od razu ulepszamy teleport, żeby moi sojusznicy jakoś szybciej mogli dotrzeć do obrony punktu kontrolnego. Dobra. Wrzucę metal, więc jeszcze się tu u góry mogę... Ach, miałem teleport też. Dobra. Teleport jest na trzecim poziomie. Trzeba ulepszyć dispenser, czyli zasobnik. Dla tych, którzy nie pamiętają... Oj! Dobra. Im wyższy poziom zasobnika, tym więcej z każdym ładunkiem dostarcza nam właśnie zasobów. Czyli metalu, z którego korzysta inżynier. Ulepszymy teraz jeszcze. Powiem wam, że strasznie mnie denerwuje na tych serwerach. Może to jest jakieś stop all, czekaj, stop all. Nie będziesz słyszał dźwięku, dopóki nie spiszesz. O, dokładnie, o to mi chodziło. Denerwuje mnie strasznie, jak jakieś muzyczki są tutaj. Znaczy nie, że mnie lubił, tylko na potem nagrywania, tak powiem. Iha, dominacja. Tak jak wspomniałem już wielokrotnie w filmikach, często YouTube ma jakieś dziwne pretensje o prawa autorskie i tego typu pierdoły. Jak tylko mam możliwość, unikam różnego rodzaju dźwięków. Dźwięków w sensie melodii i tego typu pierdołek. Oj! Dobra, ulepszamy jeszcze dispenser. Kurde, przed chwilą myślę, że ten pyro to spiek, ale raczej nie. To nie przebiegłby tak swobodnie pomiędzy moimi budowlami. Nie, to nie jest spiek. A też myślałem, wszyscy myśleli, że to śpiek, bo tak biegnie. O, jaki chaos w ogóle tu się dzieje. Swoją drogą taka... O, to jest szpieg! Fajna szkałta. Jakby się nie wiedzieli, do szpiegiem sytuacja wygląda tak, że nie może on przejść przed naszą budowlę. Sojusznicy nasi mogą bez problemu. Wow, fuck! Profesjonalny granat. Nie wiem, czy załapię się na ten. Nie załapię się na bonus, bo zginąłem po moim działku. Co za fajne. To jest właśnie fajna rzecz odnośnie samosądu, że jeśli moje działko rozwalą, to dostaję tyle krytycznych strzałów, ile zabójstw albo asyst miało moje działko. O, jak słodko. Natomiast co... Bad girl, okej. Natomiast co mówiłem na temat... Szpiega! O! Szpiega można poznać po tym właśnie. Że to jedyny, że przeciwnik. Pyro. Że przeciwny szpieg nie może przejść przez naszą konstrukcję, podczas gdy może to zrobić teoretycznie każdy sojusznik, nie licząc nas samych, bo inżynier nie może przechodzić przez swoje konstrukcje, bo to, no nie wiem, tak skonstruowali tą grę, że ja po swoich konstrukcjach chodzę sobie. Tylko ja mogę wejść na działko, albo ktoś z przeciwnej drużyny, na przykład szpieg. Więc jeżeli widzę sojusznika, który blokuje się o mój dispenser, o fuck! Nie bawię się czasami. No kurde.
Strasznie nas cisną, widzę, że mocny team. Będzie ciężko. No, powiedziałem, że to chciałem ciekawego na ten inżyniera. Bywam... Ojej! Bardzo często wręcz bywam zbyt agresywny, jeśli chodzi o grę inżynierem. No i przez to, jak widzicie, wróg nie załatwia, bo ja powinienem, wiecie, rozbudować sobie działko i siedzieć obok niego. To jest gra inżynierem, takie kampienie. Inżynier i snajper, to są dwie takie kamperskie postaci. Czy postacie, cholera? Wiem, jak to mówić tutaj. Nie, niebieski będą czołgnie. Dobra, to tutaj damy. Tu damy go. Tu damy dispenser. W ten piękny sposób nie będą mogli tutaj bokiem wejść do naszej bazy. Ani z dołu, bo tu jest przejście do tego podziemnego tunelu. O. Sam jak jestem atakujący, no często w tym tunelu właśnie robię teleport działka. No więc jako... O, że on wszędzie za mną chodzi. Dobra, jest działko już rozbudowane. Akurat jak przeciwnik nam pocisnął dalej wózeczek. O, dobra. Czy teleport tutaj też damy? A, damy, a co, może się przydać. Wszelki wypadek, to prawda, teleport jako drużyna atakująca nie jest priorytetem. Ninja! Nie spodziewaliście się działka, co? Nikt nie spodziewał się działka w tym miejscu. Wow! Kurczę. Cholerny demoman. Prawie by zniweczył mój plan. Ten demoman. Nie, dzisiaj nie będzie rymującego odcinka, to był prawdopodobnie jednorazowy wybryk. O! Szpieg! Kurde, nasz jasny gwint gościu też na wał dostał. Słyszałem już szpiega, jak się pojawia i myślę, a dać go mnie i moją konstrukcję niszczy. A to nasz. O! O! Dobra. Szybko mnie spalił, cholera. To jest największa wada właśnie samosądu. Tylko 3 naboje w magazynku. W ogóle moją drugą ulubioną, moim drugim ulubionym shotgunem jest likwidator. Jak widzicie, mam tylko samosąd, likwidator i strzelbę zwykłą, ale ogółem lubię likwidator, też fajna broń. Używam samosądu częściej, ponieważ mam go w wersji kuriozum, czyli tego, co właśnie naliczę to. Jeśli chodzi o klucze, to używam właśnie albo ta, południowa gościnność, albo kieł. Też dobra rzecz, moim zdaniem. Na przykład kieł, kiedy nam się spieszy gdzieś, żeby coś wybudować. Szybko, szybko. Ooo. Wow! Teleport gdzieś mają na łóżku. Widzicie, moja baza wypadowa jest całkiem przydatna. Co prawda z teleportu skorzystało no, na razie tylko 4 razy, ale nie ma to wielkiego znaczenia. Na pewno pozwala to ochronić nam, że tak powiem, backdoora. O, nie zrobią nam wejścia od dupy strony, brzydale. Co prawda głównej trasy nie mam chronionej, no ale nie można mieć wszystkiego. Coś jest chronione i to jest też ważne. O! Snajper do mnie celował, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jakiś grubas chciał wejść, a ja mu powiedziałem, nie ma takiego wchodzenia grubasie.
pięknie schować. No kurczę, czy tu jest pyro? No zobaczymy, komu się pierwszemu skończy. Nie wiem. Ten? Chciałem powiedzieć, że mnie pierwszemu się skończy metal, czy jemu się skończy amunicja? Oczywiście to jemu się skończyło. Kurczę. To był... skał, gdzieś. Siema. Oj, oj, oj. To za cholera. Ale moja baza wypadowa się nadal trzyma. Zresztą oni mogą się do nas od góry przyjść z drugiej strony, troszkę tego nie przewidziałem, bo tutaj jest łatwo, widzicie? Jakby ktoś był ogarnięty, to by już dawno moje działko rozwalił, jakiś demoman na przykład. Na szczęście najwyraźniej nie ma u drużyny żadnego ogarniętego demomana. Bardzo się z tego powodu cieszę. Z tego teleportu to była kurde sztuka. Coś tu mówią o dostaniu się do teleportu, że jakaś trudna sztuka czy coś. Nie wiem, gdzie ten teleport mają. Na pewno nie tu. W sumie tutaj mógłbym zrobić mój, ale wtedy oni tutaj... A nie, to by było tak... Wow! Wow, 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 czy ucieknę? Tak, uciekłem! Uhu! Ale odwróciłem uwagę. W sumie w momencie, gdy moja baza nie jest atakowana, lubię sobie właśnie pobiegać i postrzelać do przeciwników. Wtedy jest szansa, że odwrócę uwagę. I moi sojusznicy będą mogli zabić właśnie wroga. Ewentualnie jest zawsze szansa, że strzelając do przeciwnika, on do mnie będzie gonił. Wipciągnąć się. Okay. Że będzie strzelał do mnie, będzie mnie gonił, a i mnie zagoni aż do działka. A wtedy moje działko mu powie hello. To jest dość kiepskie miejsce na centry, ale spróbuję je trochę podleczyć. I na tym moja pomoc się skończyła, bo prawie zginąłem przez to. Wow, moje działko, nie, moja cała baza wypadowa, nie. Nie, no dobra, to nie przesadzajmy. Oj, 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 orzeł zginie i orzeł zginął. Tak to było. Dobra, mam drugi niecny, zacny plan. Myślę, że te 6 minut powinienem jeszcze zdążyć go wykorzystać. Jednak będzie dzisiaj, pogramy tylko do końca mapy, akurat... Jakoś tak z czasem niestety się okazuje, mam troszkę mniej niż myślałem, nie mam tam 20 minut. Ten odcinek będzie miał pewnie jakieś 18 minut. Mam nadzieję, że się bardzo nie pogniewacie. Wodek! Wow, prawie zginąłem! Moje HP, ja! No nie! A myślałem, że tą apteczkę złapię i przeżyję. A tak, siku. Macia, Maciu, zabij ich. Tak. Koniec mapy, więc dzisiaj naprawdę krótki odcinek. Kurczę, 15 minut tylko. No i to nie cały. No dobra, no musicie mi to wybaczyć. Na szczęście mogę pochwalić chociażby tym, że miałem pierwsze miejsce jako inżynier, czyli nie szło mi wcale źle. Z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że jutro już zagramy trochę dłużej. No i co, trzymajcie się i do następnego. Hej.